Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu dla Radia Tok FM Na Prawo Patrz. Ja się nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram i moim gościem jest dzisiaj pan sędzia Igor Tuleja. Dzień dobry, cześć Igorze. Dzień dobry, czołem. Na Prawo Patrz. Podcast inicjatywy Wolne Sądy i Radia Tok FM. Termin jest nieprzypadkowy, chociaż pana sędziego Igora Tuleja chcemy gościć zawsze w naszym podcaście, to dzisiaj jest naszym gościem przede wszystkim dlatego, że jutro mija rok od momentu zawieszenia pana sędziego, od momentu uchylenia immunitetu panu sędziemu przez Izbę Dyscyplinarną. Tak proszę państwa, to już rok, trudno w to uwierzyć. Wiele się przez ten rok wydarzyło. Ja może jeszcze zanim oddam panu sędziemu głos i zanim zadam pierwsze pytanie, to przypomnę, że Izba Dyscyplinarna w pierwszej instancji nie zdecydowała o uchyleniu immunitetu, druga instancja zdecydowała o uchyleniu immunitetu i potem pewnie państwo pamiętacie, była cała seria konferencji pod prokuraturą, która to domagała się, ażeby pan sędzia stawił się na przesłuchanie w prokuraturze. Pan sędzia się nie stawił, zresztą słusznie, bowiem wszyscy uważamy, że immunitet nie jest skutecznie uchylony. Ponieważ pan sędzia nie stawił się kilkukrotnie, prokuratura złożyła wniosek o to, żeby można było doprowadzić pana sędziego na przesłuchanie do prokuratury i tutaj Izba Dyscyplinarna jednoosobowo w osobie pana Rocha nie wydała takiej zgody. Taki mamy status na teraz. Zgadza się, panie sędzio? Tak, dokładnie. Jeszcze mogę dodać, że oczywiście prokuratura nie pogodziła się z decyzją, która zapadła w pierwszej instancji w tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej i złożyła odwołanie, także moja sprawa o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie jest w toku i gdzieś tam pewnie zalega w tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej, czeka na wyznaczenie terminu. No zwłaszcza, że Izba Dyscyplinarna, jak wiemy, ma teraz już od jakiegoś czasu nie lada problem, chociaż trudno też powiedzieć, czy specjalnie te osoby, które tam zasiadają, przywiązane są do europejskich wartości. No w moim przekonaniu nie, ale jak wiemy, nie powinna już zresztą od jakiegoś czasu w ogóle funkcjonować i żadnych czynności podejmować. Także akurat w przypadku pana sędziego może być tak, że ten wniosek będzie tam leżał przez bardzo, bardzo długie miesiące, jeśli nie lata. I w zasadzie wydaje mi się, że taki też jest cel, żeby maksymalnie przedłużać to postępowanie i maksymalnie uprzykrzać życie panu sędziemu. Ale może zapytam tak refleksyjnie trochę, minął rok Igorze, jakie masz, jak patrzysz tak przez ten rok wstecz, jakie masz refleksje związane z, no, w ogóle z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej i tymi tak zwanymi reformami i ze społeczeństwem obywatelskim, jak to widzisz? Od czego by tu zacząć? Temat rzeka. Na pewno, co jest pewnym zaskoczeniem, ten rok strasznie szybko minął, więc to jest może pocieszające dla innych sędziów i prawników, którzy są odsuwani od swojej służby przez tak zwaną Izbę Dyscyplinarną. Okazało się, że rzeczywiście sąd w moim życiu zajmuje bardzo wiele miejsca i musiałem czymś tę pustkę zapełnić. Więc tutaj starałem się, robiłem co mogłem, żeby nie był to rok zmarnowany. Mogłem się skoncentrować na pracy naukowo-dydaktycznej, też oczywiście z pewnymi perturbacjami. Mogłem się bardziej zaangażować i próbowałem to zresztą robić w taką działalność obywatelską, choćby Tour de Konstytucja. Więc tak minął ten rok. Natomiast zdania i oceny tak zwanej Izby Dyscyplinarnej nie zmieniłem. Natomiast co do reform partii rządzącej, musisz mi przypomnieć, czy nasz program trwa 3 czy 4 godziny, to możemy tutaj próbować dokonać analizy. Oczywiście wszystkie te reformy da się ująć w jednym krótkim słowie, ale rozumiem, że program nie jest puszczany po 23 i też mogą go słuchać dzieci, więc tutaj uszczypnę się.
No dobrze. Ja mam jeszcze takie pytanie a propos tych refleksji, tego co się wydarzyło przez ten rok. I o to bardzo często pytają nasi widzowie i nasi słuchacze. Jak zachować się, jak to rozumieć i jak zachować się w obliczu takiej bardzo dużej bezsilności? No bo więc fakty są takie, że jest szereg rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, jest zabezpieczenie, no, które wprost mówi o tym, że zarówno ty, jak i inni sędziowie powinni być przywróceni do pracy. Jest szereg rozstrzygnięć sądów polskich, które mówią o tym, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Są rozstrzygnięcia Strasburga, które mówią dokładnie tak samo. I co? I nasi widzowie, nasi słuchacze mówią, no i co? Świetnie, że tak dobrze wam idzie w tych sądach, świetnie, że Trybunał Sprawiedliwości w końcu się u nas upomniał, świetnie, że pan sędzia wygrał już 6. raz i ma potwierdzenie tego, że Izba nie dość, że nie powinna uchylić tego immunitetu, to w ogóle bezwzględnie powinien powrócić do pracy. Nic się nie dzieje. Jak ty sobie radzisz z taką sytuacją? Czy masz jakąś radę dla tych, którzy to bardzo ci kibicują i dla tych, którzy w ogóle kibicują w zasadzie praworządności i przywiązaniu do wartości w Polsce? Oczywiście trzeba odstawić mięso, alkohol. Wtedy, kiedy prowadzi się taki higieniczny tryb życia, łatwiej się to wszystko znosi. Ale wydaje mi się, że trzeba po prostu robić swoje i trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi. Tak jak my to robimy od blisko 6 lat. My prawnicy przy olbrzymim wsparciu obywateli. I wydaje mi się, że nam się to udaje i nam to wychodzi. Bo proszę zwrócić uwagę, że to nie my jesteśmy tak naprawdę w tym narożniku. To nie my się miotamy, tylko rządząca partia. Każda decyzja, każde działanie polityków rządzących to tak naprawdę jest kompromitacja. To nie my przez te 6 lat skamlemy, że nam się źle dzieje. To nie my jęczymy publicznie, tylko prezes partii rządzącej nazywa sądy ostatnią barykadą, ostatnim bastionem i żali się, że gdyby nie te niezależne, ciągle niezależne sądy, to on by już w pełni zrealizował swoją wizję państwa. Natomiast trzeba robić swoje, trzeba być konsekwentnym, nie oglądać się na innych i trzeba wierzyć w zwycięstwo. A propos robienia swoje, to w pełni się tutaj zgadzam i oczywiście są na to też namacalne dowody, że zarówno justycja, jak i w ogóle środowisko prawnicze i obywatelskie swoje robią. Jakiś czas temu pokazywaliśmy Państwu takie porozumienie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, które zostało zawiązane wokół sytuacji dotyczącej naprawy praworządności w przyszłości. W tym tygodniu także Justycja przedstawiła swój własny program, który jest na szczęście w pełni zbieżny z tymi proponowanymi przez nas postulatami. Odbyła się konferencja prasowa, podczas której Justycja przedstawiła plan odbudowy systemu, działania systemu wymiaru sprawiedliwości, plan jego ulepszenia. Tak jak mówię, no to jest dokładnie to, co również organizacje proponowały dosłownie kilka dni temu i przypadek lub nie, za myślę kilka chwil, parę godzin, 2-3 godziny minister sprawiedliwości ogłosił kolejne tak zwane reformy wymiaru sprawiedliwości, które miałyby polegać na tak zwanym spłaszczeniu struktury sądów. Że moglibyśmy, bo dużo się teraz dzieje wokół tego, wytłumaczyć naszym widzom, słuchaczom, o co tak naprawdę w tak zwanym spłaszczeniu struktury sądów chodzi i dlaczego minister sprawiedliwości akurat teraz z takim postulatem występuje. Ja jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś, bo to jest bardzo ważne i to trzeba podkreślić, że te propozycje przedstawione przez Justycję i propozycja wcześniejsza o parę dni przedstawiona przez Wolne Sądy i inne organizacje broniące praworządności są tożsame. Justycja skoncentrowała się na 3-4 kwestiach, natomiast nasza wizja jest taka sama i nasz pomysł na odbudowę
tego wymiaru sprawiedliwości jest identyczny. To, co przedstawił minister, w ogóle to, co przedstawia partia rządząca, i tutaj mówiąc partia, mam na myśli i ministra z jego kapciowymi z Alei Ujazdowskich i Pałac Prezydencki, to jest w ogóle totalny chaos i to się nawzajem wyklucza. Minister mówi o spłaszczeniu struktury sądów, uważa, że poprzez stworzenie tych sądów okręgowych, regionalnych, te sądy będą bliżej obywateli, że ta struktura, która funkcjonuje dotychczas, czyli trójstopniowy podział sądownictwa, jest archaiczna. Natomiast z kolei z Pałacu Prezydenckiego też wypłynął projekt sądów pokoju i tak naprawdę te sądy pokoju mają być też kolejną strukturą w tym sądownictwie, więc tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi partii, czy oni chcą spłaszczenia sądów, czy wprost przeciwnie. Natomiast wracając do pomysłu mojego bezpośredniego pryncypała, no to oczywiście to jest absurd, że poprzez spłaszczenie tych sądów to sądownictwo będzie bliżej obywatela. Już w samym tym stwierdzeniu, że partia chce przybliżyć sądy społeczeństwu, jest zawarte kłamstwo, bo partia rządząca nigdy nie miała takiego pomysłu. O tym świadczy choćby to, że podczas pierwszych swoich rządów w latach 2005-2007 właśnie tych obywateli z sądów wyrzuciła, likwidując instytucje ławników w sądach rejonowych. Też również te zmiany, które dotyczyły procedury karnej i były związane z udziałem organizacji społecznych w procesie karnym, miały charakter wyłącznie kosmetyczny. Natomiast podsumowując, pomysł ministra, moim zdaniem to będzie służyło wyłącznie temu, aby zweryfikować ten korpus sędziowski. Ci sędziowie, którzy chodzą na pasku polityków, na pasku rządzących, mogą liczyć na to, że zostaną w sądach, natomiast sędziowie niepokorni, którzy wydają orzeczenia nie po myśli partii albo którzy nie boją się otwarcie mówić, że wolne sądy są okej i praworządności trzeba bronić, zostaną usunięci. To, co uderza mnie jeszcze w tych proponowanych reformach, to jest naprawdę taka bardzo daleko posunięta brawura związana z z nierespektowaniem orzeczeń i rozstrzygnięć w ogóle Trybunałów Europejskich, bo więc, jak dobrze wiemy, trwa dyskusja na temat ewentualnych sankcji wobec Polski nałożonych przez Komisję. Wiemy już, że ta kara za niewykonanie zabezpieczenia 1 000 000 euro dziennie naprawdę są ogromne. Te reformy, tak zwane reformy, które są proponowane, my nie wiemy, jak one dokładnie wyglądają, bo to są cały czas zapowiedzi. Wcześniej były przecieki, które dotyczyły Sądu Najwyższego, teraz mamy spłaszczenie struktury. Natomiast ja rozumiem, choć nie mamy treści, ale jakby można było, nie można tego rozwiązać inaczej, że wszyscy sędziowie ponownie mieliby przejść przez neo-KRS. I teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje. Wszystkie te rozstrzygnięcia, które zapadły w Luksemburgu czy Strasburgu, one wprost mówią o tym, że właśnie Krajowa Rada Sądownictwa w takim obecnym kształcie, taką, którą nazywamy neo-KRS, jest tym grzechem pierworodnym, jest tym źródłem wszystkich błędów, które następują po tym. Jest tym organem, które, mówiąc tak metaforycznie, zatruwa już ten system, wtłaczając do niego nieprawidłowo powołane osoby czy nieprawidłowo awansowane osoby. I co robi minister sprawiedliwości podczas tej naprawdę ogromnego konfliktu, eskaluje ten konflikt, proponując tak naprawdę rozwiązania, które są dokładnie odwróceniem tego, co powinien proponować. I chyba to może świadczyć o tym, że Polska czy rząd polski nie ma w najmniejszym stopniu, nie ma zamiaru w najmniejszym stopniu nawet wykonać czy zabezpieczenia, czy w ogóle wyroków. Zresztą stanie się to najpewniej znowu rękami Trybunału Konstytucyjnego, bo wiemy, że już w przyszłym tygodniu dowiemy się, czy oby na pewno artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli ten, który mówi, proszę Państwa, o prawie do rzetelnego procesu sądowego,
ma zastosowanie w tych sprawach, które dotyczą właśnie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dokładnie, no nie wiem, pod wszystkim, co powiedziałaś, mogę się podpisać, mogę tylko skomentować to w ten sposób, że rzeczywiście Trybunał Julii Przyłębskiej stał się taką pralnią tych wszystkich chorych pomysłów i brudnych ustaw i wyłącznie służy legalizacji tych idei partii rządzącej. Przygotowaliśmy dla Państwa taką grafikę, ona jest już na stronie, na fanpage'u Wolnych Sądów, ona dokładnie o tym mówi, mówi o tym, że na kłopoty Trybunał Konstytucyjny pokazujemy krok po kroku, z jakim zagadnieniem zmagał się rząd i w jaki sposób skorzystał z Trybunału Konstytucyjnego, który jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki śle różnego rodzaju usprawiedliwienia dla działania rządu. Tak naprawdę wszystko już teraz obecnie opiera się na Trybunale Konstytucyjnym, cokolwiek nie zdecyduje, czy Trybunał w Luksemburgu, czy Strasburgu, to możemy się spodziewać tego, że Trybunał Konstytucyjny powie nie, wcale nie, jest zupełnie inaczej, jest to niezgodne z naszą konstytucją, zasada suwerenności, nie musicie się do tego stosować. Jeszcze mogę dodać, że rzeczywiście Trybunał Julii Przyłębskiej wychodzi poza swoje kompetencje i wcale się nie zdziwię, jeśli ten wniosek o moje zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie trafi w końcu do Trybunału Julii Przyłębskiej, a nie gdzieś na plac Krasińskich. Mówiąc szczerze, ja też się nie zdziwię, bo już nie takie konstrukcje, nie takie fikołki prawne były wykonywane przez rządzących i przez sam Trybunał. Jutro, proszę Państwa, bardzo ważny dzień, rocznica uchylenia immunitetu. Pan sędzia Igor, ty jesteś symbolem tego oporu sędziowskiego, chociaż oczywiście takich postaw w środowisku sędziowskim, odważnych, dzielnych, którzy w sposób konsekwentny protestują przeciwko tym zmianom i też takich, które w sposób świadomy nie decydują się chociażby skorzystać z tej zatrutej ścieżki, nie składają swoich wniosków do neokRS-u po to, żeby awansować, czym świadomie podejmują decyzję, że przez x lat będą na przykład sędziami sądu rejonowego, nie awansują, to też jest ich, proszę Państwa, wybór życiowy, taka świadoma decyzja do tego, żeby nie skorzystać właśnie z tej zatrutej drogi. Jutro też odbędzie się konferencja prasowa, dwie w zasadzie konferencje prasowe, jedna Komitetu Obrony Sprawiedliwości o 12:30, podczas której zaprezentujemy Państwu nowy, świeży raport, a to, co Państwo widzicie teraz, to są te rozwiązania, które proponuje Trybunał Julii Przyłębskiej, a jutro zaprezentujemy Państwu nowy, świeży raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości, który będzie opisywał represje wobec sędziów. One są, jest cały katalog tych represji, jest pokazana cała ścieżka, są opisane konkretnie przypadki wobec sędziów i niezależnych prokuratorów. To o 12:30, a o 18:00, dobrze mówię? O 18:00 również pod Sądem Najwyższym odbędzie się konferencja prasowa Justicji, także z Igorem Tuleją i z innymi sędziami, z innymi prawnikami, z innymi... I też z wolnymi sądami. Też z wolnymi sądami, podczas której też porozmawiamy o tej rocznicy smutnej uchylenia panu sędziemu immunitetu. To wszystko jutro. Ja na Państwa już serdecznie zapraszam na oba te wydarzenia. Raport zawiśnie na naszej stronie chwilę po konferencji. Zachęcam do tego, żeby się nim dzielić, żeby o nim rozmawiać. Zobaczycie Państwo, jak ten opór w środowisku sędziowskim nie maleje, a rośnie, bo to też jest ciekawe, że przez te wszystkie lata wy sędziowie, mimo tak dużego efektu mrożącego i mimo tak silnie rozpędzonej machiny środków dyscyplinarnych, ani na chwilę się nie poddaliście i chyba możemy oboje powiedzieć, że ten opór jest silniejszy niż był kilka lat temu, mimo tych wszystkich środków, które przeciwko wam, tych wszystkich dział, które przeciwko wam wytoczono. Dokładnie i to jest też dowód na to, że nie jestem żadnym symbolem, jeśli już to jednym z przykładów sędziów, którzy próbują bronić tych niezależnych sądów i to rzeczywiście jest bardzo budujące, że pomimo tych represji
które są coraz poważniejsze, nie oszukujmy się, to już nie są postępowania dyscyplinarne, to są często postępowania karne. Sędziowie nie sprzeniewierzyli się swojemu ślubowaniu i robią to, co powinni robić. I to jest piękne zakończenie dzisiejszego podcastu. Ja w imieniu swoim i myślę wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, oglądają, bardzo Ci dziękuję. Wszystkim sędziom, którzy nie schodzą z tej drogi, wszystkim niezależnym prokuratorom, którzy trwają przy tych wartościach i zasadzie praworządności i w ogóle wartościach konstytucyjnych. Jutro będziemy dużo informować Państwa o sytuacji sprzed Sądu Najwyższego. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję Ci, Igorze, że znalazłeś czas. To był podcast dla Radia Tok FM Na Prawo Patrz. Bardzo dziękuję. Dziękuję.